Witam w kolejnym bardzo króciutkim filmiku. Mam nowy nabytek, jeżeli chodzi o markę Zologis już w nowej szerszej graficznej, Natomiast zapach akurat ten konkretnie nie uległ reformulacji. Jest to słonik Zologis kanadyjska marka niszowa. Na razie, takie bardziej przedstawienie. Czarna szkatułka. Takowe opakowanie. Więc ja coś mi traci ostrość. I mamy wypisane nuty. Muszę powiedzieć, że to jest zapach, który już wcześniej poznałam, który jest dosyć dziwny w kategorii zielonej. Takie bym powiedziała zieloną chemikalia, bo już kiedyś o tym wspominałam. W takim pozytywnym sensie, w sensie te chemikalia nadają charakteru, charyzm temu zapachowi. Zdecydowanie to jest zapach zielony, taki intensywnie zielony. Tutaj wyczuwalne to głównie takie właśnie liściasto, herbaciane na pewno. Jest jakaś dziwność czy tutaj kadzidło, jakieś takie drzewne motywy. Natomiast jest bardzo dużo takich, bym powiedziała, chemikali o dziwności, że chodzi o takie nuty jak kakao czy. Kokosowe mleko ja jakoś w tym momencie nie wyczuwam, wówczas jak testowałam e, kiedyś. E, takie moje pierwsze zknięcy też, nie nie tych nut. Wydaje mi się, że kakao byłoby fajnym dodatkiem do nud zielonych. Natomiast ja takowego tutaj nie wyczuwam, ale będę zapach obserwował w życiu globalnym również, dlatego że ja nigdy słonia nie użyłam e, globalnie, jak dobrze kojarzę. Jeżeli chodzi o aspekt chemikaliowy, on jest również wyczuwalny na przykład w t czyli Tyrannosaurus rex zoologist. To jest taki motyw, o którym już kiedyś wspominałam. To może być na plus, to może być na minus. Zapach ma naprawdę sobie dużo takiej goryczko-zieloności, dziwności. Bardzo bym powiedziała taki zmienny. Momentami przyciąga, momentami odrzuca, ale zdecydowanie intrygujący w tej kategorii zielonej. No bardzo, bardzo unikalny. I wyczuwalna jest jego ogromna nośność, taka właśnie ekspansywność, na pewno długotrwały. Z jest różnie. Te zapachy są przeważnie bardzo zmienne i raczej dobre parametrowo. Natomiast te ich nowe wypusty to już tak różnie. Na przykład nowy nosorożysz dla mnie zyskał, natomiast nowe dodo dla mnie straciło. Chociaż ten początek pożyczkowy, okrzeczasty, początkowy jest intrygujący. I przedstawię również pokrótce poem The Saga. Jak dobrze wymawiam marki niszowej Elaka. Jest to marka na wyłączność Musand Bar. Jest to ekstrakt. ogromnej aromatyczności. W nutach nie ma pożyczek, liści, pożyczek, natomiast zapach jest intensywnie, aromatycznie Pożyczko, pożyczkowo, porzeczkowo, szlachetnie cytrusowy. O ogromnych parametrach. Przepiękna aromatyczność. Aromaterapia. O świetnych parametrach. Zresztą Elaka to są zapachy. Gdzie nawet świeższe motywy zyskują naprawdę ogromną yy, długotrwałość yy, i taką yy, wyrazistość, i nośność. To jest mój drugi flakonik Elaka. Jeżeli chodzi o zalogi, spodaję, bodajże piąty aktualnie, ponieważ niektóre, że tak powiem, już wybyły, ale aktualnie chyba mam pięć yy, flakoników.